dzisiaj gorący temat. Obalamy mit pod tytułem większość nie może podjąć dobrych decyzji. Po pierwsze, jeżeli godzimy się na to, że istnieje w ogóle demokracja przedstawicielska, to logicznie rzecz biorąc musimy zgodzić się również z tym, że obywatele mogą decydować bezpośrednio, gdyż jeżeli uznajemy, że są za głupi na decyzje bezpośrednie, to za głupi są także, żeby mądrze wybierać przedstawicieli. Kolejna sprawa. Co to znaczy większość? Wiele osób, myśląc o większości, ma na myśli większość społeczeństwa. To totalnie nieprawda. Spójrzmy, co mówi o tym matematyka. W wyborach przedstawicieli bierze udział 50% uprawnionych do głosowania. Ale przecież w referendach ich jest jeszcze mniej. Przecież dużo łatwiej jest zdecydować o wyborze tego kandydata lub tego kandydata. To tak jak wysłać SMS-a do tańca z gwiazdami, że wybieramy tego albo tego. Tymczasem udział w referendum można przyrównać raczej do czytania książki. Pytania referendalne, jeśli jest ich wiele w trakcie jednego dnia referendalnego, tworzą naturalny filtr, przez co ostatecznie frekwencja w referendum jest jeszcze niższa. Jest to tak zwana selekcja referendalna. W Polsce, pamiętajmy, w 2015 w referendum wzięło udział 9% uprawnionych, a zatem jest to system elitarny. I teraz bardzo ważna sprawa. Doświadczenia Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych w zakresie referendów wykazują, że właśnie system selekcji powoduje, że do referendów wchodzą osoby bardziej rozeznane w temacie, osoby, które mają większą wiedzę od przedstawicieli. Jednym z argumentów przeciwko decyzjom większości jest również to, że przedstawiciele są lepiej poinformowani. No niestety nie jest to potwierdzone nigdzie na świecie i w ogóle demonizowanie i poinformowania przedstawicieli nigdy nie spotyka się z prawdą, gdyż nie ma takiej możliwości, aby 460 osób w przypadku Polski było świetnie poinformowane we wszystkich sprawach. Dane mi było uczestniczyć kilka razy w pracach komisji nad różnymi trudnymi projektami. Przyglądałem się dosyć intensywnie od kuchni, jak wygląda przygotowanie do głosowań sejmowych i powiem szczerze, że empiryczne doświadczenia wskazują, że większość posłów nie ma zielonego pojęcia, nad jakim projektem głosuje, co zresztą pokazują również przykłady, które sami możecie znaleźć w prasie, kiedy posłowie głosowali nad projektami, które miały zupełnie inne brzmienie niż w komisjach, kiedy pracowali nad ich treściami. A zatem głosowanie sejmowe jest obarczone ogromną dozą chaosu, niedoinformowania oraz posłuszeństwa partyjnego, w którym zwykły poseł, nawet jeżeli chce zagłosować inaczej, nie zagłosuje, bo tak każe mu szef partii. To są wady systemu przedstawicielskiego, które dyskwalifikują ten system wobec demokracji bezpośredniej, która de facto jest rządami najbardziej elitarnej grupy społecznej.